Informator Miejski. Audycja finansowana przez Gminę Miejską Lubin. Lubin ma budżet na przyszły rok. Tradycyjnie lwią część wydatków pochłonie oświata i administracja publiczna. Na inwestycje zaplanowano ponad 30 milionów złotych. Władze miasta skupią się najbardziej na dokończeniu budowy hali sportowej i rewitalizacji Parku Wrocławskiego. Rządzący w Radzie Klub Radnych Lubin 2006 mówi o budżecie optymalnym, uszytym na miarę czasów i możliwości. Witam Państwa bardzo serdecznie, Tomasz Jóźwiak. Jak wynika z zapowiedzi, dzisiejszy informator miejski w całości poświęcony będzie przyszłorocznemu budżetowi miasta Lubina. Lubińscy radni jako jedni z pierwszych w regionie Zagłębia Miedziowego przyjęli najważniejszą uchwałę w roku, uchwałę budżetową. Jak można było przewidzieć głosami większości radnych klubu Lubin 2006, plan finansowy na przyszły rok został przyjęty. O jego dochodach i wydatkach mówi Jacek Mamiński, rzecznik prezydenta Lubina Roberta Raczyńskiego. Plan budżetu na rok 2014 to 309 371 000 zł po stronie dochodów i 300 863 000 zł po stronie wydatków. Jak zwykle około połowy całego budżetu miasto wyda na wszelkie sprawy związane z organizacją oświaty. Nowe inwestycje zapisane w budżecie to ponad 30 milionów złotych, w tym zaznaczam tylko nowe inwestycje, nie mówię o już realizowanych, jak na przykład hala, w tym na przykład internetowa sieć Wi-Fi w całym mieście, czy dalsza część rewitalizacji Parku Wrocławskiego, czy tak zwana mała obwodnica, czyli droga, nowa droga łącząca ulicę Leśną z ulicą Kolejową. Obsługa długu zapisana w przyszłorocznym budżecie to 8,5 miliona złotych, całość zadłużenia to około 90 milionów złotych, głównie chodzi o opłaty za obwodnicę południową. W budżecie pozostanie nadwyżka około 9 milionów złotych. 30 milionów mówimy tylko o inwestycjach nowych, czyli tak jak mówię, dokończenie, druga część rewitalizacji Parku Wrocławskiego, internetowa sieć Wi-Fi w całym mieście, czy tak zwana mała obwodnica. Mała obwodnica, droga, która połączy ulicę Leśną w kierunku na ulicę Kolejową, ona będzie biegła przez obecne tereny ogródków działkowych. Szczegóły tej inwestycji będą znane wkrótce, po tym jak skończy się projekt tej drogi, wówczas sami zainteresowani, czyli działkowcy, będą już wiedzieli, przez które dokładnie działki będzie przebiegać ta nowa droga. Prezydent chce, aby ta nowa droga jeszcze lepiej skomunikowała miasto. W tej chwili obwodnica południowa bardzo pomaga, co każdy widzi, natomiast przejazd z osiedla przy lesie do centrum miasta nadal wymaga jednak przejechania co najmniej dwóch skrzyżowań ze światłami. Dzięki tej nowej obwodnicy będziemy momentalnie jechali z przylesia przez ulicę Leśną, tak jakby prosto, w tej chwili jakby to uzmysłowić komuś, kto nie do końca sobie to wyobraża. Jedziemy ulicą Leśną w tej chwili w stronę ogródków działkowych. Ta nowa droga prowadzi prosto przez obecne ogródki działkowe. Lekkim łukiem wchodzi w okolicach obwodnicy południowej w ulicę Kolejową. W ten sposób jesteśmy praktycznie od razu w centrum miasta. Będzie odciążone to nowe skrzyżowanie na ulicy Legnickiej z wjazdem na obwodnicę południową, to na pewno. Bardzo szybki będzie na pewno dojazd z Przylesia do ścisłego centrum, bo gdy jesteśmy już na ulicy Kolejowej, tak naprawdę stamtąd jesteśmy już tylko kilkaset metrów od ścisłego centrum. Przewodniczący Klubu Radnych Lubin 2006 Marian Węgrzynowski podkreślił na sesji, że jest to budżet skrojony na miarę możliwości finansowych miasta. Ten budżet jest optymalny. Musimy też pamiętać, że będą zakończone potężne inwestycje, tak jak budowa hali, Park Wrocławski i wiele innych nowych. Wiadomo, że trzeba skończyć jedną rzecz, żeby zacząć budować czy inwestować inne. To wszystko, co powstanie, to powstanie oczywiście dla społeczeństwa lubińskiego. My z tego będziemy korzystać. Naprawdę ten budżet został przygotowany bardzo dobrze. Tu żadnych wątpliwości na pewno nikt nie ma. W 2014 roku zapięte będą dwie sztandarowe inwestycje miasta. Hala widowiskowo-sportowa i rewitalizacja Parku Wrocławskiego z figurami dinozaurów i ptaszarnią. Hala jest cały czas zbudowana. Ta inwestycja tak naprawdę już dawno przekroczyła pół metek. Nie tak dawno prezydent wraz z radnymi wizytował budowę hali. Wszyscy widzieliśmy, że tak naprawdę zostały tylko roboty wykończeniowe. Całe otoczenie, widać już parking, gdzie powstaje. Także ta inwestycja zostanie oddana do użytku sportowcom w okolicach września przyszłego roku. Tradycyjnie najwięcej oświata, zawsze jest to około połowa budżetu, sporo szkół, sporo przedszkoli. To kosztuje i praktycznie tak jest w każdym samorządzie. Gdzie nie spojrzeć, to połowa co najmniej budżetu jest wydawana na sprawy oświatowe. Miasto uruchomi też bezpłatny powszechny dostęp do sieci Wi-Fi. Powstanie też rondo na skrzyżowaniu ulicy Bolesławieckiej z aleją Jana Pawła II. W przyszłym roku rozpocznie się też adaptacja ratusza na przyszłą siedzibę magistratu i starostwa powiatowego. Zadłużenie miasta szacowane jest na poziomie 90 milionów złotych. Informator Miejski. Audycja finansowana przez Gminę Miejską Lubin.